Solidarna Polska to nowy, szósty klub w Sejmie. Utworzyli go posłowie związani ze Zbigniewem Ziobro, Jackiem Kurskim i Tadeuszem Cymańskim, wykluczonymi w ubiegłym tygodniu z Prawa i Sprawiedliwości. Za europosłami stanęło 16 posłów PiSu i jeden senator. Szefem klubu Solidarna Polska został Arkadiusz Mularczyk, jeden z najbardziej znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mularczyk przyznał, że powstanie nowego klubu to gest solidarności z wykluczonymi kolegami. My nie godzimy się na kolejne porażki, my chcemy wygrywać kolejne wybory parlamentarne. Dlatego ta dyskusja była potrzebna, bo po przegranych wyborach potrzebne są, żeby wyciągnąć z nich wnioski. Posłowie Solidarnej Polski liczą na refleksję we władzach Prawa i Sprawiedliwości. A utworzenie nowego klubu nie oznacza według Tadeusza Cymańskiego, że osoby, które się w nim znalazły, opuszczają PiS. Liczymy na porozumienie z Jarosławem Kaczyńskim, dodaje eurodeputowany. Kierownictwo partii, a zwłaszcza prezes, ma taką władzę, że jak będzie chciał jednym palcem, jest to wszystko w stanie naprawić, zmienić i powrócić. Statut Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie nakazuje członkom partii przynależność do klubu. Jeśli jest inaczej, to Komitet Polityczny PiS podejmuje decyzję o wykluczeniu, przyznaje Beata Szydło. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, żeby w jednym ugrupowaniu funkcjonowały dwa czy więcej kluby parlamentarne. Co zrobią posłowie nowego klubu, jeśli formalnie zostaną wyrzuceni z PiS? No to będę razem z tymi wyrzuconymi i wtedy będziemy zakładali nowy byt, ale nie byt, który będzie atakował Prawo i Sprawiedliwość, nie byt polityczny, który będzie podważał Jarosława Kaczyńskiego. Politycy Solidarnej Polski wyciągnęli bowiem wnioski z porażki polityków PJN. Pozostałe kluby nie dają jednak posłom większych szans. Nie sądzę, żeby to była siła, która będzie w stanie oddziaływać na ton debaty publicznej, wpływać na stanowiska, formowanie się tych stanowisk w parlamencie. Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne i chyba raczej bez szans. Politolog dr Olgierd Annusewicz zauważa, że Zbigniew Ziobro i jego zwolennicy nie znajdą głosów na scenie politycznej pomiędzy PiS a PO. W końcu PJN-owi to się nie udało. To nie jest polityk, który ma zdolność koalicyjną. Zatem jeżeli rzeczywiście on zdobędzie 8-9%, to on te 8-9% odbierze PiS-owi. Dostrzegają to również politycy PiS. To szkodzi polskiej prawicy, przyznaje Antoni Macierewicz. Nie ma takich spraw, których by nie można było załatwić rozmową w sytuacji, którą oni przedstawili. Nie ma uzasadnienia dla ich kroku. Czy dojdzie do porozumienia Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że każdy rozłam w partii działa na jej niekorzyść. 18 listopada ma powstać nowy rząd, zapowiedział po środowym spotkaniu z prezydentem Donald Tusk. Platforma Obywatelska i PSL przyjęły uchwały o kontynuowaniu koalicji rządowej na następną kadencję. Kwestia nazwisk w rządzie jest wciąż otwarta, także na spekulacje, bo osoby odpowiadające za konkretne resorty wciąż nie są znane. Przynajmniej do przyszłego piątku. To wiadomo z lakonicznego komunikatu Kancelarii Prezydenta i Premiera, który został wydany po porannym spotkaniu Bronisława Komorowskiego z Donaldem Tuskiem. PSL chce utrzymać dotychczasowe resorty, ale spraw społecznych nie chce oddać Platforma, sugerująca ludowcom Ministerstwo Zdrowia lub Środowiska. Koalicja jest przesądzona, chociaż nie można tu wykluczyć trzeciego gracza, zwłaszcza po tym, co stało się wczoraj. Odbyło się posiedzenie prezydium, na którym ja kategorycznie powiedziałem, że jeśli Platforma chce wojny z ruchem Palikota, to proszę bardzo, to jesteśmy gotowi. Chodzi o wczorajszy wybór wicemarszałka Sejmu. Kandydatura Wandy Nowickiej, wieloletniej działaczki na rzecz legalizacji aborcji, wspierającej lobby antykoncepcyjne feministki, była mocno krytykowana przez posłów PiS. Organizacja pani Nowickiej, czyli wspomniana tutaj przez pana Biedronia, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, jest częścią międzynarodowego koncernu największego w ogóle prowiderów aborcji i antykoncepcji. Pani po prostu jest na liście płac tego przemysłu. Katyń to była likwidacja darmozjadów, zdaniem syna pani Nowickiej. Nowicką na wicemarszałka wybierano dwukrotnie. Sejm bezwzględną większością głosów nie wybrał pani poseł Wandy Nowickiej na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Za drugim razem Wanda Nowicka została już wybrana. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał panią poseł Wandę Nowicką na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Tu decydujące głosy należały do posłów Platformy, którzy nagle, choć po interwencji premiera, zmienili zdanie. Niektórzy posłowie uważają, że zostali zmuszeni do głosowania za Nowicką, ale Sławomir Neumann mówi, że to były raczej sugestie premiera. Takie są reguły parlamentaryzmu, że
kluby, które mają wicemarszałka, desygnują tego wicemarszałka. Podwójne głosowanie policzyło bardziej konserwatywnych posłów i było mocnym pstryczkiem w nos Janusza Palikota, który, jak sam określił, po głosowaniu czuł się przeczołgany przez PO. Koniec końców Wanda Nowicka swój fotel zawdzięcza premierowi, który wymusił powtórne głosowanie. To zawarcie cichej koalicji z Palikotem, mówi Jarosław Zieliński z PiS. Jest to ta część formalna koalicji z PSL-em i część nieformalna z ruchem Palikota. Cichy koalicjant może się przydać, zwłaszcza gdy PO-PSL ma zaledwie pięciomandatową większość. Gotowy jestem popierać projekty Donalda Tuska. Lepiej, gdyby to był rząd fachowców niż niefachowców z PSL-u, ale trudno. Zdecydował się premier na niefachowców z PSL-u, no to będziemy mieli rząd niefachowców z PSL-u i Platformy Obywatelskiej. I trudno sobie wyobrazić, aby poparcie ruchu Palikota dla Donalda Tuska było bezinteresowne. Ruch Palikota złożył do marszałka Sejmu projekt uchwały o zdjęciu krzyża z sali obrad. Natomiast PiS złożyło swój projekt uchwały potwierdzającej obecność krzyża w Sejmie. Według tego projektu Straż Marszałkowska miałaby za obowiązek ochronę krzyża na sali, tak aby w żaden sposób nie usunięto tego znaku chrześcijaństwa i kultury europejskiej.